Mamy wdrożone w Polsce dyrektywę wdrożeniową, którą wdrożyliśmy 18 czerwca, dotycząca pracowników delegowanych i uważamy, że najpierw ta dyrektywa powinna zacząć dobrze funkcjonować w naszym kraju, niż podejdziemy do rewizji dyrektywy, to co zaproponowała Komisja Europejska. Nie było zgody z naszej strony zarówno Sejmu, Senatu, jak i rządu, aby dochodziło do rewizji dyrektywy. No niestety Parlament Europejski, Komisja Europejska podjęła decyzję, że mimo wdrożonej procedury żółtej kartki, jednak ta dyrektywa będzie zmieniana. No i na dzisiejszym kongresie też usłyszeliśmy to z ust pani komisarz Thyssen. Czy ona ma to zagrożenie, że my jesteśmy największym rynkiem delegujących pracowników z naszego kraju i taka restrykcyjna dyrektywa, którą zaproponował Parlament, zaproponowała Komisja Europejska, no uderzy w polskie przedsiębiorstwo. My nie jesteśmy przeciwko pracownikom, ani przeciwko pracodawcom. Chcemy, aby ta dyrektywa służyła jednym i drugim. Jeżeli jest przedsiębiorca, to on też będzie zatrudniał pracownika. Postawienie wysokich norm zatrudnieniowych i innych dotyczących tej rewizji dyrektywy no spowoduje, że część firm może upaść, a przez to pracownicy stracą pracę, czyli no, będzie to niekorzystne zarówno dla gospodarki, ale również dla firm i dla pracowników. Stąd też jest zdecydowane stanowisko naszego rządu, że nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby dzisiaj takie obostrzenia wprowadzić w życie. My jesteśmy za swobodą prowadzenia działalności, za swobodą przepływu pracowników. Jeżeli jest taka możliwość i pracownicy mogą być delegowani, to oczywiście tak. Oczywiście zgadzam się z głosami dzisiaj, które padły na kongresie, że nie ma zgody na to, żeby to były fikcyjne firmy i na przykład bezrobotnych wysyłały w ramach delegowania, bo nie o takie delegowanie chodzi. Chodzi, żeby to były jasne, czytelne reguły gry, ale też, które nie doprowadzą do sytuacji, że polskie firmy na tym rynku przestaną być konkurencyjne. No, można sobie łatwo wyobrazić choćby w tej chwili wprowadzenie poziomu płac z poziomu danego kraju, do którego delegujemy pracownika, jeżeli on jest pięciokrotnie, sześciokrotnie wyższy niż w naszym kraju, no to łatwo sobie wyobrazić, że ta firma wtedy będzie niekonkurencyjna i nie będzie w stanie utrzymać się na rynku danego kraju. Stąd też zdecydowany sprzeciw, ale również sprzeciw wobec w ogóle samego projektu, który jest niespójny, który zawiera wiele luk i on jest forsowany. To on spowoduje jeszcze większy chaos na rynku delegowanym niż moglibyśmy się spodziewać tego. Chcielibyśmy, żeby reguły gry dotyczyły wszystkich państw europejskich. Mamy w tej chwili problemy z dyrektywą dotyczącą transportu. Wiemy, że dwa duże państwa, Francja i Niemcy, stosują inne reguły gry. Mimo, że komisja zakłada, że wdraża procedury, no z tych procedur tak naprawdę nic nie wynika. Czyli dla tych słabszych państw są jakby ostrzejsze warunki, dla tych mocniejszych inne warunki. Na to nie można się zgodzić, bo jeżeli mają być jednakowe reguły gry, to one muszą obowiązywać wszystkie państwa. Przez to, że te dotyczą choćby transportu w Niemczech czy we Francji inne są zastosowane regulacje w stosunku do dyrektywy, no powoduje, że polskie przedsiębiorstwa już tracą i na znaczeniu, ale teraz są też na konkurencyjności, przez co też tracą miejsca pracy.